w pierwszym składzie, jak Państwo dobrze widzą, tak naprawdę niezbyt wiele zmian, jedynie te wymuszone w porównaniu do ostatniego meczu z Wydą Świecie, Lany Toruń, nie ma Daniela Ciacha. Marcin Kucharski. Znowu dalekie zagranie na pole karne, no i pierwsze uderzenie głową, co prawda niecelne ze strony Dawida Kuczyńskiego, ale możemy sobie już zapisać w naszą listę statystyk. Teraz już Górka schodzi z piłką do środka. Górka będzie miał okazję na strzał lewą nogą. Blokują to Ostrowianie, jeszcze nie koniec, będzie jak dośrodkowanie, no i tam był Kozłowski. Jeszcze Stefanowicz przed 11 metr, ale tutaj nieczysty strzał ze strony Artura Lenartowskiego. A patrząc na to, przynajmniej jakich piłkarzy ma i w środku pomocy, i w gronie stoperów Centra Ostrów Wielkopolski, no to wydaje się, że tutaj na ten fragment właśnie rzuty rożne warto zwrócić uwagę. Tymczasem okazja dla Centry! Poloczek przed siebie, kapitalna interwencja po uderzeniu ze strony Michała Kucharskiego, jak dobrze mnie wzrok nie zmylił. Za chwilę Państwu pokażemy powtórkę z tej całej sytuacji. Jeszcze Rejer, strzał na bramkę, Poloczek zainterweniował w tej sytuacji. Ostrowianie zagrali trochę, tak bym powiedział, no, na zawodnika po to, żeby no, przy jakiejś odrobinie szczęścia tę piłkę przyjął, natomiast teraz strzał z dalszej odległości. Rzutka Urbańskiego troszeczkę krótsza, Mysiak, jest Kozłowski, Lenartowski, rzut karny! Rzut karny dla Elany w ostatniej praktycznie akcji tej pierwszej połowy. 47 minuta wybija, kiedy będzie już zespół z Torunia egzekwować tę jedenastkę. No to w zasadzie gdzieś taka trzecia sytuacja, kiedy Lenartowski szuka karnego. Tym razem sędzia Waskowski bez żadnych wątpliwości wskazał na wapno. Mariusz Kryszak. Okazja na trzecie trafienie rzutu karnego w tym sezonie. Kryszak 1-0 prowadzi Elana praktycznie na zwieńczenie tej pierwszej połowy i 1-0 po pierwszej odsłonie. Zespół z Torunia prowadzi w Ostrowie Wielkopolskim z Centrą Stefanowicz. Jeszcze przechwycił po tym nie do końca pewnym opanowaniu piłki. Tomaszewski z dystansu, ale daleko od bramki Maja. I teraz może centymetry, gdzieś fizyka może przeważyć. Podczas tego stałego fragmentu gry Rejer podcina piłkę. To nie jest pewne wybicie ze strony Elany. Jeszcze wycofanie, kolosalne zamieszanie pod bramką Poloczka, ale ostatecznie nie udało się oddać tego strzału. Przezak. Tomaszewski ładnie znalazł Stefanowicza. Stefanowicz lewą nogą. Piłka zeszła trochę z lewej nogi. Centra w najbliższej kolejce będzie grać w Święto Niepodległości z Energetykiem Gryfino, a więc no, daleko na północny zachód Polski będzie musiał wyjechać zespół Mariusza Posadzego. Natomiast najbliższy mecz domowy tymczasem Kozłowski dostał no praktycznie prezent do pola karnego. Rafałem Górakiem będzie Kozłowski rozliczał, ile tych pojedynków z Rejerem wygrał. Tymczasem Nowicki z dystansu, interwencja Bartosza Poloczka. No wreszcie taka sytuacja dla gospodarzy, w której mogli trochę podnieść tutaj kibiców. 81 minuta. Dariusz Rejer. Jego strzał na bramkę, ale w sam środek. Tam był Bartosz Poloczek. Jeszcze pozwala tutaj arbiter grać obu zespołom. Jak Państwo widzą, 4 minuta doliczonego czasu gry. Sikora. Z wykorzystaniem Piotra Przesaka. I koniec. Koniec tego meczu. Elana wygrywa po bramce z rzutu karnego ze strony Mariusza Kryszaka w doliczonym czasie gry pierwszej połowy.